szukaliśmy jakiegoś loku, niestety w Krakowie ciężko było cokolwiek. Domy kultury z definicji nam nie odpowiadały, ta muzyka była głośna. Znaleźliśmy pomieszczenie w Krakowie przy ulicy Reymonta, chyba 5. Były tam akademiki, są do dzisiaj. Znaleźliśmy pomieszczenie, tam zarząd, że tak powiem, studencki się zgodził, żeby wynająć nam pomieszczenie za darmo. Koło Pryszniców, Damsko-Męskich. Podziemia inaczej. Podziemia. Z tego względu, że muzykę, którą zamierzaliśmy grać, no, była dosyć ostra i głośna. No i tam znaleźliśmy pierwsze pomieszczenie. W pewnym momencie, nie wiem dlaczego, ale chyba chodziło o pomieszczenie. Żeśmy się zdecydowali, że skoro mieszkamy w hucie, kolegom z Myślenic było obojętne. Basista akurat niby z Myślenic, ale pracował w Krakowie. Pracował w Krakowie, żeśmy stwierdzili właściwie w Nowej Hucie. Stwierdziliśmy, że trzeba coś poszukać w Nowej Hucie. No i usłyszeliśmy, że jest właśnie słynny klub Fama na osiedlu Willowym 26, tak? No coś tam. Mniejsza o numer. Zawitaliśmy tam, zagailiśmy, zostaliśmy wpuszczeni. Zaoferował nam fajne pomieszczenie, oczywiście też w podziemiach klubu, zamykane. Ale oczywiście nie całkiem za darmo. Nie całkiem za darmo, z tego względu, że musieliśmy obgrywać ich imprezy. Tak, nawet sobie przypominam, że było zebranie jakichś kombatantów i to dość duże zebranie na dużej sali, za stołami babcie i dziadki, no ale nie protestowali. Może nie słyszeli? Nie, no słyszeli. Jeszcze może wspomnimy, że przeciekały do nas, właśnie do klubu Famy, ludzie przywozili różne filmy wideo z zachodu, między innymi koncerty. O, Judas to jest. Tak, tak, tak. Kopiowaliśmy. No, w ten czas nie było to zabronione. Cała Polska to robiła. I po prostu żeśmy słuchali, już mogliśmy zobaczyć, jak oni grają, jak brzmią, jak to było mniej więcej zagrane. No próbowaliśmy uczyć się też. Nie ma... Dokładnie, na tych kapelach robiliśmy warsztat, żeby później grać już jakieś swoje rzeczy. Szukaliśmy menadżera i właśnie znaleźliśmy człowieka, który też współpracował z klubem studenckim Fama na osiedlu Willowym. Też mieszka w hucie. No i po prostu kapela go zaakceptowała, on nas też, zresztą on nie lubił heavy metalu. W ogóle nie lubił go słuchać, a później go pokochał. No i z tego względu był bardzo operatywny. Załatwił nam sponsora, który zapłacił za sesję nagraniową w Poznaniu. Jako ciekawostkę dodam, że jedna godzina w studiu Polskiego Radia Giełda, to się nazywa Poznań Giełda. Studio Giełda, w tej chwili zostało wykupione, że jest w rękach prywatnych, kosztowało 8 tysięcy złotych, czyli dwie pensje uczestnego Polaka. Jedna godzina nagraniowa, my tam byliśmy przez tydzień. Także ktoś musiał za to zapłacić, w tym wypadku sponsor, jedna z pierwszych spółek ZOO. Były próby wciągnięcia nas do ZMS-u. Mieliśmy jechać wtedy bodajże gdzieś za granicę w trasę. No i przyszedł taki gość i... Smutny. I, no nie był smutny. I po prostu, no to już... oczywiście panowie, trasa jest klepnięta, tu wszystko to. No, tylko panowie, podpiszcie takie tu te oświadczenia. Ja to wziąłem do ręki i czytam. A to jest deklaracja wstąpienia do ZMS-u. Dziękujemy, nie skorzystamy, nie pojechaliśmy. Byliśmy młodzi, nie utożsamialiśmy się wówczas ani z partią, ani z tym reżimem. No i nadal się nie utożsamiamy. Z kilkoma partiami obecnymi. W ten czas istniała cenzura. Każda wypowiedź w radiu
czy w telewizji, czy jakieś wywiady w gazetach, czy nawet słowa musiały przejść przez cenzora. Trzeba było mieć pieczątkę, inaczej nie można było tego publikować lub publicznie odtwarzać. Teraz jest troszkę inaczej, załatwia się to gwizdem, jest po sprawie.